Siema mordeczki, wielu ludzi dalej twierdzi, że muzyczne anime to syf, coś na co nie warto zwracać uwagi. No kurwa, mają rację, ale anime muzyczne są jak isekaje. W sosie gówna da się znaleźć taką jedną małą perełkę i gdzie właśnie o tej perełce? Zapraszam do oglądania. Przy okazji zapraszamy największe community anime w Polsce. Serwer liczy ponad 17 tysięcy osób i ciągle się rozrasta. Dzięki temu nie zamyka się tylko na tematy anime i każdy znajdzie coś dla siebie. Dobra, mordeczki, lecimy zaraz z bomby, na pewno każdy kojarzy to. Ale czy kojarzycie związane z tym memem anime? Może tak, może nie. Love Live School Idol Project, czyli coś luźnego dla każdego, leciutki klimacik, dobra kreseczka i nieskomplikowana fabuła o trzech przyjaciółkach, które chcą uratować swoją szkołę przed zamknięciem. Ale, co się dzieje, że muszą ją uratować? No cóż, szkoła uznana za mniej popularną, coraz bardziej się pogrąża przez brak nowych person w swojej placówce, bo nie posiadają dość istotnego elementu, czyli tych tak zwanych idolek, które grają koncerty i swoją osobą przyciągają nowych uczniów. Zatroszczona Honoka, chuj wie jak się to czyta, razem z dwiema przyjaciółkami postanawiają stworzyć swoją własną grupę. Wiadomo, na początku trafiają na schody, łody i tam inne cztery przeszkody, ale mimo wszystko się nie poddają i grają swój pierwszy koncert. A tak swoją drogą, ta japońska muzyka, jak mi się kurwa nie podobała, tak mi się dalej nie podoba, ale w tym anime ma na taki fajny wydźwięk i nawet można sobie posłuchać. Dobra, wracając, po zagraniu koncertu zaczynają potężną rekrutację, żeby powiększyć swój zespół i pojechać prosto na pierdolone mistrzostwa idolek, dokładnie. Mistrzostwa idolek, które mogą wyróżnić ich szkołę i ją uratować. I tak jak mówiłem wcześniej, jest to fajne anime na coraz to zimniejsze wieczory, które luźno możemy przysiąść i opierdolić w jeden dzień, dlatego polecam dla każdego. No, czemu mielibyście nie obejrzeć? Dobra, w sumie będę już spierdalać, bo trzeba się trzymać swoich limitów na odcinek, więc trzymajcie się, na razie. A, i pamiętajcie, że 80 łapek to kolejny film jutro.